No może być pan zadowolony, bo z historycznego punktu widzenia w końcu panu się udaje punkt wywalczyć na zielonej, ale tak z przebiegu meczu mogło być na więcej. Tak, jadąc na Gryfa, zawsze Pogoń ma to w pamięci, że pierwszy nigdy w historii nie wygrali. Mi to się zdarzyło kiedyś, ale prowadzę z Bytomie, tak? To już stare czasy. Dzisiaj jechałem pełen obaw, tym bardziej, że kontuzjowanego mam Dana Skowicza, mimo swojego wieku jest to centralna postać w zespole. Na razie zawodnik, który najwięcej gra z strzelaniem, tak, także widać było, że to było osłabienie. Co do samego spotkania, tak jak pan powiedział, pozostaje lekki niedosyt, aczkolwiek trzeba się cieszyć z tego punktu i go szanować, który udało się osiągnąć. W pierwszej połowie myślę, że nigdy jeszcze w meczach z Pogonią Gryf nie był w tak trudnej sytuacji. Uderzamy bramkę na 1-0, mamy co najmniej dwie setki, szczególnie Artur Formela, tą kiedy minął już ostatniego zawodnika, bramkarz praktycznie nie reagował, uderzył obok dalszego słupka. To musi być bramka w takim meczu, jest 2-0, myślę, że Gryfowi byłoby ciężko się podnieść i mogłoby to się skończyć, żebyśmy po którejś kontrze wykorzystali sytuację i do przerwy można było ten mecz zamknąć. W 44 minucie bodaj w niegroźnej sytuacji młody bramkarz młodzieżowiec zachowuje się nieodpowiedzialnie, wychodzi na ruch pola karnego. Praktycznie nie wiem, czy gdyby puścił to, czy zawodnik w ogóle Gryfa doszedł do tej piłki, no ale fakt faktem, ewidentny faul, ewidentny rzut karny, zupełnie niepotrzebny, nieodpowiedzialny. Robi się 1-1. W drugiej połowie trudno tutaj nad młodym zawodnikiem bramkarzem się znęcać w tej chwili. Ja miałem wcześniej pretensje do Kwaśnika, zawodnika z numerem 10, który mimo, że Wojtek Dobek stracił tą piłkę w środku pola, niepotrzebnie faulował, bo przed nim zawodnik Gryfa biegł, przed nim było dwóch zawodników naszych, a Kwaśnik chciał to nadrobić, wszedł z tyłu, ewidentny faul, ale to był 40 metr od bramki. No i niestety stało się to, czego się obawiałem, już jak ustawiał sobie piłkę ten zawodnik Gryfa, jak sobie pomyślałem, że spróbuję uderzenia bezpośredniego, bo widać jak się do tego przymierzał, za bramkarz pod słońce. Jeszcze po meczu teraz mówi, że zawodnicy z Gryfa zrobili mu ruch przed nim, także troszeczkę w ostatniej chwili tą piłkę zobaczył. No i niestety popełnił kuriozalny błąd, 400 metrów dostajemy bramkę, jest 1-2. Później usilnie dążyliśmy do tego, żeby doprowadzić do remisu. Niemniej jednak Gryf starał się odgryzać kontrami i były sytuacje takie, że gdyby lepiej pograli z przodu, mogli nas wypunktować na 3-1, ja nie mogli zamknąć to spotkanie. Tak się nie stało, po jednej z wrzutek w pole karne zagrywa ręką ewidentnie obrońca Gryfa, bo tutaj nie ma co mówić. Ja się bałem w tej sytuacji, że sędzia to puści, bo wiemy jak to jest, to sędzia decyduje, czy była ręka, czy nie była, czy obrys, czy nie obrys. Oni mają swoje filozofie, także no gwiznął. Myślę, że jeden karny w jedną stronę, drugi karny w drugą stronę. Myślę, obydwa ewidentne. Mecz się kończy wynikiem 2-2. Myślę, że zasłużony wynik z przebiegu całości tego spotkania. My to bardzo szanujemy i tak jak mówię, na tym ciężkim terenie w Słupsku, w Gryfie, przywieźć punkt to jest zawsze dla nas coś. Bez względu na to, czy Gryf ma kłopoty, czy my mamy kłopoty, te mecze zawsze budzą dużo emocji. Nie inaczej było dzisiaj, to wszyscy widzieli. Szkoda tej końcówki tutaj z kibicami, bo to czy nasi kibice, czy Gryfa kibice, zawsze to jest niepotrzebne na stadionach, ale cieszę się, że sędzia wytrzymał nerwowo, bo tam konsultował nawet z obserwatorem i pozwolił dograć tą ostatnią minutę. No też mogło się zdarzyć, żeby przerwał to spotkanie, a po co to komu było. Także ja cieszę się z tego punktu, gratuluję Gryfowi tego, co osiągnęli. Mają swoje problemy, mamy swoje problemy, życzę powodzenia im i nam, abyśmy jeszcze parę meczów derbowych zagrali na takim poziomie, bo obojętnie jakimi składami dysponujemy, to są zawsze mecze walki, zawsze mecze dla kibiców. Dziękuję. Thank you.